Witam Was serdecznie w tym wyjątkowym dniu w naszej szkole. Obchodzimy dzisiaj Święto Niepodległości i bardzo się cieszę, że zgromadziliśmy się tutaj wszyscy, że jesteście Wy, że jest z nami Pani Dyrektor, że jest tyle nauczycieli. To jest bardzo ważny dzień. Dlatego chciałabym, żebyście uważnie i w skupieniu wysłuchali tego, co przygotowała dla Was klasa szósta oraz klasa trzecia gimnazjum. Oprócz tego będziemy też śpiewać, tak jak we wszystkich szkołach dzisiaj w Polsce, cztery zwrotki hymnu narodowego i wtedy poproszę Was bardzo o taką postawę pełną szacunku i pełną godności. Teraz poproszę Panią Dyrektor, żeby rozpoczęła nasze uroczystości. Proszę o kilka słów. Dziękuję bardzo. Wielka prośba o ciszę. Słuchajcie, ogromnie się cieszę, że możemy dzisiaj się spotkać i Święto Niepodległości świętować. Dzisiaj rano, jak się obudziłam, to się zastanawiałam, jak ja byłam mała, to jak wtedy obchodziliśmy Święto Niepodległości. I wiecie, wtedy sobie przypomniałam, żebyśmy nie obchodzili Święta Niepodległości, ponieważ Święto Niepodległości zostało w 1945 roku po II wojnie światowej w ogóle zlikwidowane. I to była wielka tajemnica, jak ktoś świętował niepodległość i dość długo jeszcze trwało, zanim to święto, tak jak dziś, możemy obchodzić. A dlaczego tego święta nie było? I też się nad tym zastanawiałam, bo to jest święto wspólnoty tak naprawdę, a były takie czasy, kiedy ta wspólnota nie była dobrze widziana. I chodzi o to, że są różne święta, słuchajcie. Słychać mnie? Tak, dobra. Są różne święta. Jest święto dziadków, święto Wojska Polskiego, święto strażaków, kolejarzy. A to jest takie święto, które dotyczy wszystkich. Czyli i babci, dziadków, i strażaków, i kolejarzy, i pani, która lody sprzedaje. Wszystkich, których różne rzeczy dzielą, uwspólnia dzisiaj to, że możemy razem świętować to, że jesteśmy Polakami, że mamy swoją ojczyznę. I myślę, że to jest ogromnie ważne, że to jest święto wielkiej radości. Są tacy, którzy o to święto walczyli, którzy go nie dożyli, a my się jakby możemy z niego cieszyć. Oddaję głos w takim razie Pani Lucynce. Prosimy teraz klasę szóstą o przedstawienie swojej części artystycznej. Los na stos, na stos. My pierwsza brygada,
przed nimi trzeba salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. Idą, a w słońcu kołysze się star, dziewczęta cyrkają za płota, a oczy ich dumnie utkwione są dal. Piechota ta szara piechota, a oczy ich dumnie utkwione są dal. Piechota ta szara.
Niepodległościowym pod tytułem Pocztówka dla Niepodległej. Dziękuję im bardzo za to, że tutaj naszą szkołę reprezentowali na terenie gminy Leżnowola. Zapraszam do mnie Kaję oraz Krzysztofa z klasy piątej. Dziękuję za uczestnictwo.
gości zapraszam do klasy.